Jest ekstremalnie niebezpiecznie w tej chwili z racji braków opadów atmosferycznych i wysuszenia dna lasu, czyli ścioła leśna jest sucha. Nie rozpoczęła się jeszcze wegetacja roślin. Roślinno-zielna, która się pojawia z wiosną, no nie sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów i zarówno powstawaniu. Także mamy wysuszoną ściołę, mamy bardzo wysuszoną glebę również i to powoduje, że zagrożenie jest ogromne. Najbardziej zagrożone są tereny gmin podgórskich i nizinnych, czyli gminy Strumień, Dębowiec, Haszlach, Chybie. Tam jest największe zagrożenie z racji tego, że tam było najmniej opadów. Bo gdyby porównać sumę opadów z tego roku, to w terenach górskich mieliśmy około 200 mm, a w terenach tych podgórskich i nizinnych około 100 mm. A to jest i tak, te ilości opadów są dwa razy mniejsze od średniej wieloletniej. No prosimy o ogromną ostrożność. Wiadomo, że nie wolno obchodzić się z otwartym ogniem w lesie. Nie ma mowy o jakichś ogniskach, grillowaniu, paleniu papierosów. I apelujemy i prosimy osoby, które wejdą do lasu, żeby zachowały szczególną ostrożność. Apelujemy i prosimy, bo pożar w naszych warunkach, szczególnie górskich, jest szalenie trudny do opanowania z racji trudności z dojazdem, jak również z brakiem wody w chwili obecnej już w potokach. Także apelujemy i prosimy. W razie gdybyśmy dostrzegli jakiś pożar, to prosimy o telefon, no, telefon alarmowy 112 względnie 998. To są telefony do Straży Pożarnej.